Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Division Rivals. Mamy tutaj nagrody na koniec pierwszego sezonu. Na początku mamy chyba nagrody tygodniowe, tak jest, więc wybierzmy sobie tutaj opcję drugą. Będziemy mieli tutaj 6 niewymiennych paczek. No i za chwilę jeszcze dostaniemy nagrody na koniec sezonu. Ok, tutaj mamy podsumowanie i otrzymujemy jeszcze dwie całkiem niezłe paczki. No i zobaczymy, co nam ciekawego wpadnie. Teraz spadamy do Ligi 7. No postaram się awansować do Ligi 6, no bo pamiętam, że w Lidze 6 były dosyć ciekawe nagrody. No a później może trochę wyżej uda się awansować. Teraz przez to, że byłem w niższej lidze, no to łatwiej było mi wbijać zwycięstwo, ale zobaczymy teraz, czy w paczkach poleci coś ciekawego. Na początku może niech to będzie duża złota paczka premium. No i zobaczmy, z piłkarz z Argentyny, środkowa obrońca. Jest to Medina, no nie jest to zbyt dobry początek tego pago openingu. Ale może trochę się rozkręci jeszcze z Falcao. Zobaczmy, czy jeszcze mamy coś ciekawego, jakiś ciekawy styl gry. Jest cień, więc bardzo dobrze, jest to przydatny styl gry, kotwica też jest przydatna. Mamy jeszcze tutaj duplikat piosenki Pogory, jest on niewymienny, więc musimy to skwikselować. No i przechodzimy do kolejnej paczki. To jest chyba ta paczka z tych nagród na koniec sezonu, bo tu mamy dwóch gwarantowanych piłkarzy 82 plus w tych paczkach. No zobaczmy, może teraz duża złota paczka piłkarzy premium. Zobaczmy, co tutaj się pojawi. Chyba raczej nie ma ekranów. Jest to zawodnik z Finlandii, bramkarz. Jest to kradetki, więc tak mamy ekrany. Na pewno taka karta przyda się do SBC. No tym bardziej, że teraz w związku z Mistrzostwami Świata będzie wychodziło bardzo dużo SBC, jeszcze z Morata. Mamy też Greiro. Zobaczmy, może jakiś ciekawy duplikat. No niestety nie, zobaczmy, czy ci zawodnicy są wymienni, czy nie. Ale tak jak wspomniałem, rozpoczynają się niedługo Mistrzostwa Świata, no i w związku z tym w grze będzie pojawiało się dość sporo różnych SBC związanych z zawodnikami występującymi na tym turnieju. No więc na pewno będzie też sporo kart do wzmocnienia składu. No a my przechodzimy już do kolejnej paczki. Zobaczymy, co tutaj poleci. Okej, będzie to chyba The Lord, oceny na 80. Okej, mamy styl gry myśliwy, więc chociaż tutaj przynajmniej jakaś ciekawa karta w tej paczce. I mamy trzy duplikaty, pewnie będą one niewymienne. Zobaczmy, może ten menadżer będzie wymienny. No za wymienny zobaczmy, czy coś kosztuje, czy raczej na Quicksal. Chyba raczej na Quicksal go wyślemy. No i teraz przechodzimy już do trochę lepszych paczek. Może w końcu pojawi się jakiś walkout. No i myślę, że możemy sobie otworzyć złotą paczkę rzadkich kart. 12 złotych rzadkich kart. No i zobaczmy, może jakiś walkout. Chyba nie ma walkout. Jest piłkarz z Brazylii, lewa obrońca. Jest to Renan Lodi. Okej, mamy jeszcze motorniczego oraz kotwicę. Ale generalnie dosyć słaba paczka, może kolejna będzie trochę lepsza. Okej, nie wiem, czy nie ma walkoutu, ale raczej nie, bo to jest Maroko. Jest to Zjesz, ale mamy ekrany. A on jest duplikatem, ale mamy też 3000 monet w paczce, więc sobie to odbierzemy. Wyślimy sobie tamte karty do klubu, no a duplikaty pewnie będziemy musieli skwikselować. Okej, akurat ten piłkarz jest wymienny, więc jego sobie wyślemy na listę transferową. A resztę karty na quicksel, no i teraz zostały nam chyba jeszcze 3 paczki. Tak jest, mamy te dwie na koniec sezonu, no i jeszcze mamy dużą złotą paczkę piłkarzy premium. 24 złotych zawodników, w tym 7 rzadkich, no i zobaczmy, co tutaj się pojawi. Brazylia, SPO i jest to Coutinho. No jeszcze mamy parę innych kart, ale generalnie ta paczka również bez szału. Ale na pewno te karty przydadzą się w SBC, teraz są też jakieś rozbudowy, na przykład rozbudowa 82+, mamy też jakieś inne SBC, więc na pewno te karty się przydadzą i będę mógł je wymienić na lepsze karty. No ale teraz przed nami może na początek złota paczka piłkarzy Prime, a później jeszcze paczka rzadkich piłkarzy Electrum.
jest piłkarz z Anglii, SPO, jest to Mason Mount. No niestety nie ma walkoutu, ale mamy ekrany, też piłkarz, który na pewno może się przydać w SBC. Zobaczmy, co jeszcze się kryje w tej paczce. Jest Rui Patricio. Ok, wyślijmy sobie te karty do klubu i jeszcze dwa duplikaty. No i została nam do otworzenia ostatnia paczka. Może tutaj w końcu pojawi się jakiś walkout. Jest to złota paczka piłkarzy Prime. 12 złotych zawodników, w tym 6 rzadkich, jeden piłkarz 82+. No i zobaczmy, mamy zawodnika z Niemiec, środkowa obrońca, no i jest to tak, 82, więc... No niestety te nagrody na koniec sezonu były dosyć słabe. Szkoda, że żaden walkout nie wpadł. No jeszcze jest McKenny w paczce. Okej, wyślijmy sobie te karty do klubu, no i te dwa duplikaty sobie zostawię, bo będę mógł ich przepalić w SBC, nawet możemy sobie sprawdzić, czy jest jakieś ciekawe SBC, coś mi się wydaje, że... Chyba pojawiły się player piki 82+, albo paczka 82+. No jest też Fatty, ale nie wiem, czy wystarczy mi karta, ale generalnie jest to bardzo ciekawa karta. No a teraz coraz więcej kart się pojawia w paczka, w SBC. Mamy też oczywiście ulepszenie z piłkarzem z Brazylii, Argentyny albo Hiszpanii 83+, oraz podobne SBC, tylko tutaj mamy Francję, Anglię oraz Niemcy. Ok, tu jest player pick 82+. Zobaczmy, co tutaj musimy przepalić. Ok, 11 złotych rzadkich zawodników, więc sobie zrobimy jednego takiego player picka i zobaczymy, czy wpadnie nam coś ciekawego. Tutaj możemy dać Antonio, jeszcze tak chyba był jako duplikat. Możemy też dać te dwie karty z Copa Libertadores. I teraz może weźmy sobie filtry na złote rzadki, weźmy raz stąd i zobaczymy tutaj, jakie będziemy mieli karty. Ogólnie mam dość sporo kart, więc trochę tych SBC będę mógł porobić poza odcinkiem. No fajnie, że tutaj nie trzeba zgrania, więc można dawać nawet piłkarzy z różnych lig, którzy nie będą ze sobą mieli zgrania, a i tak będziemy mogli na spokojnie ukończyć takie SBC. No jeszcze musimy dać jednego zawodnika, więc zobaczmy tutaj, może ktoś niżej oceniony. A niech będzie ten piłkarz, no i za chwilę zobaczymy, czy poleci coś ciekawego. Może chociaż w tym player picku pojawi się piłkarz, który ma walkout. No więc wymieniamy sobie tych zawodników. I zobaczmy, wyślemy sobie jeszcze te dwie karty do klubu. Ok, mamy informę, ale jest to Thiago 86. Zastanawiam się, czy wybrać informa, czy jednak Thiago, chociaż trochę mam informów, a ten inform nie jest aż tak wysoko oceniony. No, ma dosyć ciekawy dribbling oraz tempo, ale raczej grać im nie będę. Więc chyba wybiorę Thiago, bo ma wyższą ocenę, a informów i tak mam dość sporo. No taki Thiago nawet ma cenę podobną do jakiegoś taniego informa, więc myślę, że był to lepszy wybór. Na pewno coś przyda się, żeby trochę podnieść ocenę w jakimś SBC. Mamy też tutaj rozbudowę z informem, różne jakieś SBC mamy. Okej, ten player pick był tylko jednorazowy, szkoda. Ale może pojawi się coś w najbliższym czasie, jeszcze jakieś rozbudowy, coś ciekawego. No a my jeszcze na koniec przejdziemy do mojego składu. Chociaż nie wiem, czy zmieniło się coś względem poprzedniego odcinka, bo jak widzicie, wygląda on następująco. Chyba raczej nie ma tutaj żadnych zmian względem poprzedniego odcinka, ale nawet nie pamiętam dokładnie. No i w meczu gra formacją 4-2-3-1, na SPD gra Vasquez oraz Ben Acer, SPO Dybala. Lewe skrzydło to jest Donnarumma, prawe skrzydło Chiesa, no i na napadzie Holland. No i powiem wam, że ten Holland naprawdę jest niesamowitym i skutecznym napastnikiem. No, niestety nie można nim za bardzo podryblować, bo trochę brakuje mu dryblingu oraz sztuczek. Ale jak widzicie, ze skutecznością nie ma żadnych problemów. W 15 meczach zdobył on 29 bramek i 8 asyst. No i to wszystko w Division Rivals chyba, ewentualnie może jeden albo dwa mecze były w Squad Battles. A tak to reszta w Division Rivals, no i w większości meczów zdobywał on po 2 albo 3 bramki, więc jest to bardzo skuteczny napastnik. No ale myślę, że jeszcze trochę nim poogram, no i może kupię sobie jakiegoś zawodnika, którym będę mógł się trochę bardziej pobawić. Ewentualnie może zastanowię się nad tym SBC Ansu Fatiego, bo mógłby się on połączyć z Vasquezem, z Araujo. Myślałem też, no co kupiłem Sadio Mane, wtedy mógłbym dać Donnarummę na atak, a Mane na skrzydło, ale się jeszcze zastanowię teraz. Będzie wychodziło dużo ciekawych kart, więc będzie tutaj dużo zawodników do wyboru, jeśli chodzi o wzmocnienie składu, więc tu jeszcze się zastanowię nad wzmocnieniami. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę.
oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.